widać, kochani, my właśnie mamy piękną pogodę, powoli dopływamy do Szwecji. Można wejść na komin waszym wariantem. No. I zabieramy was tym razem do parku zabaw, rozrywki w Holandii. I zoo, tak. Byliśmy tam rok temu, było jeszcze tak fajnie. Jeszcze do takiego akwaparku. No też tak, to jest taki akwapark jakby. I pokażemy wam, jak jest fajnie. My tam jedziemy drugi raz, tak nam się w zeszłym roku spodobało, że jedziemy się ponownie pobawić. No statkiem już parę razy, nie? No, także do zobaczenia. A tam jest niedźwiedź. No fajne niedźwiedzie są. I tygrysy. A tu jeszcze teraz mamy taką atrakcję. Podpłynął do nas statek bardzo blisko i będzie nas tankować chyba. Zobaczcie, jak jest bliziutko. Teraz po zejściu z promu czekał na nas autokar. Przejazd do Holandii zajął nam około 1,5 godziny. Przejeżdżaliśmy przez jeden z największych mostów w Szwecji. To jest fantastyczny widok. Akurat byliśmy na końcu autokaru, więc mogliśmy sobie ładnie wszystko oglądać. No idziemy już do wejścia. Pogoda jest piękna. Mamy opaski na cały takie dzień. Takie opaski. Możemy tutaj być aż do wieczora. Do wieczora, czyli do 17:15. Jesteśmy już w parku w Holandii. Zaczynamy od tutaj części, w której jest zoo. Zoo, a później są piękne wybiegi. Te różne jeżdżące. Tak, potem te różne ślizgawki wodne. Dokładnie. Można się wykąpać, popływać sobie żabką. Dokładnie. I tam wszędzie i będziemy. Ale tego nie jest mało, jest dosyć dużo. No to idziemy dalej. O, patrz, jak wysoko wlazła. No sam czubek, król małp. No. Piękne w ogóle wybiegi tutaj są, takie właśnie z fosami wodnymi, zielone. No taki właśnie powinny być w zoo. A, tu kolejny piękny wybieg. I chyba szopy tam są. Co to są szopy? Szopy. A tu co mamy? Mamy aktywowane na kaśniące, uwaga. Kają na ukraski. No. Idziemy teraz do kózek. A ja malusia, no. Jak nasz kot. I świnka przyszła. Teraz idziemy do misia. Siedzi, czeka na nas. No. A tutaj małpy mają takie fajne wybiegi. I tam sobie dwie siedzą. Mówią, że żółwie są wolne, a one są szybkie. No, zobacz, jak idzie pomału. No szybko. Ale wielki, nie? Fajny. A, idzie znowu do nas. Są przyjazne te zwierzątka. Wielki jest, nie? Twardy? Taki suchy. Twardziel? Twardziel. Tak można pukać. Cześć, twardzielu. Idzie jakaś wybiegła. On idzie do kolejki. Gdzie ona jest? Tam poszła. Tam idzie jeszcze jedna. Leci. Leci szybko. Ale czad. Ale szalona. Ale koks. Ale jakie ogony mają ładne. Idą strusie teraz do nas. Ale olbrzym, co? A, i kolejna małpka w wybiegu. Coś tam znalazła. Co masz? Teraz idziemy na wybieg do tygrysów. Tam już się wyłaniają za krzakami. Taki piękny wybieg mają tutaj tygrysy. A my tutaj za
fosy, możemy je podziwiać fajnie. Carlos trochę, trochę większy od naszego kota Carlosa. Jesteśmy już w części rozrywkowej Olandii, na różnych właśnie karuzelach. Teraz będziemy się bawić. Na wszystko oczywiście jest jeden bilet, więc wszędzie się po prostu wchodzi bez kolejek. Nie tak jak w Legolandzie, że trzeba czekać. Wsiadamy i jedziemy. Idziemy dalej. A tu jest ślizgawka ogromna. Chłopcy lecą do góry, a potem idziemy na jeszcze koło i do parku wodnego. Idziemy już na część wodną. Teraz wam pokażemy, jak wygląda wszystko fajnie z góry. Z drugiej strony widać pięknie właśnie most, którym jechaliśmy. I Szwecję. Tam jest takie fajne wzniesienie, którym właśnie większe statki przepływają. Cudny widok. Adaś już zjeżdżał z góry tam, nie? A jak woda ciepła? Tak, ale słona. Słona? Hello! Jak tam, kapitanie? Chłopcy wjeżdżają teraz do góry i zaraz będzie wielki zjazd. Nasza wycieczka powoli dobiega końca. Jeżeli wam się podobała nasza relacja z